Kowboj wjechał do miasta i zatrzymał się na drinka w salonie. Niestety miejscowi mieli zwyczaj dokuczać przyjezdnym. Kiedy skończył swój trunek, odkrył, że jego koń został skradziony. Wrócił do baru, zręcznie podrzucił swój pistolet w powietrze, złapał go nad głową, nawet nie patrząc, oddał strzał w sufit i krzyknął. Który cwaniaczek ukradł mi konia? Cisza nikt nie odpowiedział. Dobra, zrobimy tak. Wypiję jeszcze jedno piwo, a jeśli mój koń nie będzie z powrotem na zewnątrz, gdy wyjdę z salonu, zrobię to, co zrobiłem w Teksasie. A nie lubię robić tego, co zrobiłem w Teksasie. Miejscowi rozejrzeli się z niepokojem. Wypił jeszcze jedno piwo, wyszedł z baru i jego koń był tam, gdzie go zostawił. Wskoczył na rumaka i zanim ruszył, barman wyszedł ze swojej knajpy i zapytał: Słuchaj, zanim odjedziesz, co się stało w Teksasie? Kowboj odwrócił się i powiedział: Musiałem wrócić do domu pieszo.